Witam wszystkich na kanale Światowa Dyszka. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o zdjęciach zrobionych niedużo przed tragedią. Towarzyszy mi koleżanka z kanału A to ciekawe. Para po prawej nieświadomie uchwyciła ostatnie chwile życia Ayano Tokumasu. 20-latka, ta w czerwonym stroju, popełniła samobójstwo, rzucając się w przepaść przy wodospadzie Niagara. 14-letni Keith Sapsford ukrył się w podwodziu samolotu lecącego z Sydney do Japonii. Fotograf amator John Gillespie testował swój nowy obiektyw w aparacie i uchwycił moment, w którym nastolatek skacze na pewną śmierć z wysokości kilkudziesięciu metrów. Koncert zespołu Great White w 2003 roku, podczas którego doszło do pożaru spowodowanego oprawą pirotechniczną widoczną w tle, od której zajęła się pianka dźwiękoszczelna pokrywająca ściany sali koncertowej. W wyniku poparzenia, uduszenia dymem lub zadeptania zginęło 100 osób. Załoga Challengera tuż przed lotem. 73 sekundy po starcie nastąpiła eksplozja, która zabiła całą 7-osobową załogę. Robert Bud Dwyer był skarbnikiem stanowym Pensylwanii. Oskarżony o przyjęcie łapówki, popełnił samobójstwo tuż po wygłoszeniu mowy na konferencji prasowej, którą oglądało na żywo miliony ludzi. Gilles Leclerc i Marianne Lebanon czekają w paryskim teatrze Bataclan na występ zespołu Eagles of Death Metal. Chwilę później trzech zamachowców zaczęło strzelać do zgromadzonych tam ludzi. W ataku zginęło łącznie 89 osób, w tym Gilles. Marianne przeżyła. Katastrofa lotu Malaysian Airlines 17. Dave Halley zrobił ostatnie zdjęcie swojej żonie i córce przed ich wylotem na wakacje. Samolot został zestrzelony nad Ukrainą w 2014 roku. Nikt nie przeżył. Film o konflikcie na Ukrainie oraz katastrofie lotu malezyjskich linii lotniczych znajdziecie na kanale Światowa Historia. 1995 rok. Kaskader Robert Overcracker skacze na skuterze z wodospadu Niagara w ramach akcji społecznej mającej zwrócić uwagę na bezdomnych. Niestety jego spadochron się nie otworzył i mężczyzna zginął podczas upadku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Druga część tego odcinka znajduje się na kanale A to ciekawe, gdzie serdecznie was zapraszam. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Cześć!